Chciałbym, żebyśmy wrócili do tego bardzo skrótowego przeglądu historii, refleksji nad życiem człowieka w świecie polityki, między innymi ludźmi we wspólnocie politycznej, i refleksji nad tym, jak najwybitniejsi myśliciele albo ci, którzy na myśl ludzką wpłynęli na rzeczywistość choć może niekoniecznie byli największymi myślicielami, ale stali się ludźmi wpływającymi na bieg dziejów, jak zmieniali tę rzeczywistość, która nas dzisiaj także tworzy. Tak się składa, że w przyszłym roku będziemy obchodzili ciąg rocznic bardzo okrągłych, bardzo ważnych w historii ludzkości i w historii Polski. 500-lecie Reformacji i o tym dzisiaj chciałem mówić trochę, bo bez Reformacji nie byłoby Hobbesa, nie byłoby Loka, tych dwóch filozofów liberalizmu klasycznego, anglosaskiego, na których dziś chciałem skupić Państwa uwagę. No ale potem mamy następną okrągłą rocznicę Sejmu Niemego, 1717 rok. Jak to się wiąże z Reformacją, jak to się wiąże z tym, co się stało. 200 lat wcześniej. Myślę, że i tutaj pewien związek spróbuję wskazać. I wreszcie ta najbliższa nam czasowo i najbardziej brutalna rocznica, skłaniająca do najbardziej smutnych refleksji rocznica setna przewrotu bolszewickiego, który tak wiele zmienił w historii świata w historii naszej części świata w szczególności przemieniające, jak to określi metafora Timothy Snydera, w skrwawione ziemię, tę część właśnie świata, w której i my mieszkamy. Otóż kiedy zastanawiamy się nad źródłem tych tragedii, nieszczęść, które wynikają z rewolucji, sięgamy czasem do wydarzeń wcześniejszych. Już w momencie wybuchu rewolucji francuskiej w 1789 roku Sabautski, czyli północno-włoski, jakbyśmy to powiedzieli, dyplomata i filozof konserwatywny Joseph de Demestr stwierdził, że nie można interpretować tego wydarzenia, które na jego oczach się dokonywało, jeszcze raz przypomnę, mowa o rewolucji francuskiej z końca XVIII wieku, w kategoriach zwyczajnych przypadków, wydarzeń, faktów, które co rok, czy co miesiąc, czy co dzień odnotowują kroniki poszczególnych krajów. To była fundamentalna przemiana stosunków politycznych. Demestr, właśnie, zastanawiając się nad tym, gdzie jest źródło rewolucji, odsyłał głębiej, odsyłał do podziałów, do rozłamów w samym chrześcijaństwie, do reformacji jako pierwszego rewolucyjnego kroku historii europejskiego porządku duchowego. Niezależnie od tego czy przyznamy Józefowi Demestre apologecie Kata jako podstawy porządku tej przedrewolucyjnej Europy, rację czy też zostawimy na razie dyskusję z nim z rewolucją francuską na marginesie, chciałem po prostu zasygnalizować przez przywołanie tej jego refleksji Znaczenia przemian w świecie religii, w świecie wierzeń najbardziej przenikających tożsamość człowieka, człowieka funkcjonującego w świecie przedateistycznym jeszcze, a więc człowieka, jakim był przez większość historii ludzkości, bo ludzie niemal zawsze w coś wierzyli, wierzyli w jakieś formy życia. Wiecznego, pozagrobowego, które miały decydujące znaczenie także dla postępowania, czy istotny wpływ na postępowanie w życiu tutaj, ziemskim. Zatem przełom, kryzys jakiś w chrześcijaństwie, które organizowało życie duchowe, intelektualne, ale także porządek polityczny Europy do końca XV wieku. Miał ogromne znaczenie na to, co dzieje się przez następnych 500 lat, co dokonuje się także w kolejnych etapach na naszych oczach w wieku XXI. Otóż mówiliśmy poprzednio o Machiavelli, który na samym początku wieku XVI w swoim księciu zwierciadle podstawianym władcom świeckim Italii i nie tylko Italii, początku tamtego, czyli XVI stulecia, pokazywał zupełnie nowy, rewolucyjny w sensie duchowym obraz relacji między światem moralności a polityką. Obraz relacji, w którym moralność została odrzucona jako moralność ufundowana na chrześcijańskich zasadach została odrzucona jako nieskuteczna, jako przeciwskuteczna w dobrej organizacji życia politycznego. Ta rewolucja, której dokonał Machiavelli, dokonała się jeszcze raz, to podkreślmy, w momencie, kiedy chrześcijaństwo nie było jeszcze podzielone. To było przed reformacją, to było na progu reformacji, ale chrześcijaństwo zachodniej Europy, Prawosławie żyło swoim odrębnym rytmem, o tym jeszcze może dosłownie, tylko w jednym czy dwóch zdaniach wspomnę. Chrześcijaństwo zachodniej Europy, łacińskiej Europy znajdowało się jednak na pewno w poważnym kryzysie, przynajmniej od wieku XIV. Od tych problemów, o których mieliśmy okazję mówić króciutko przy omówieniu myśli świętego Tomasza z Akwinu i odpowiedzi na wyzwania jego, czyli XIII już wieku, potem XIV wiek, niewola awiniońska, papieży, uzależnienie od władzy świeckiej, królów Francji, upadek autorytetu papiestwa, z tym związany podział w obrębie instytucji samego papiestwa. Przypomnijmy, na początku XV wieku jest trzech papieży jednocześnie. Próbuje temu zaradzić reforma wewnątrzkościelna. Ruch koncyliarystyczny, to znaczy ruch soborowy, jakby zbiorowa reprezentacja wszystkich stanów chrześcijańskiej Europy miała pomóc wyjść z tego kryzysu kościoła, kryzysu bez którego nie, nie sposób sobie wyobrazić dalszych kryzysów politycznych Europy, ponieważ to był kryzys instytucji uznawanej za podstawę porządku, porządku duchowego, porządku, Moralnego, niezależnie od tego, jak oceniano poszczególnych papieży i ich błędy, to było zawsze, jeżeli można tak powiedzieć, konstrukcyjne, konstrukcyjna oś tej budowli politycznej, także, jaką tworzyła Europa Łacińska, przynajmniej od wieku XI, odkąd papiestwo stanęło na równi z cesarstwem, jako równoważąca władzę polityczną, władzę świecką, władza duchowna, władza zajmująca się wychowaniem, podnoszeniem, prowadzeniem na drodze do zbawienia mieszkańców chrześcijańskiej Europy. Ten kryzys. Nie został rozwiązany, nie został uregulowany reformą wewnątrzkościelną. Pamiętamy tutaj, najważniejszym dokonaniem był Sobór w Konstancji w latach 1414-18, ten na którym między innymi stała tak ważna sprawa dobrego imienia Polski, szkalowanego przez propagandystów zakonu krzyżackiego. Ale najważniejsze oczywiście na soborze w Konstancji była kwestia, no, wewnętrznej reformy Kościoła. Kwestia, która, yy, która nie przyniosła uspokojenia. Pamiętamy, Jan Hus został spalony na stosie. Czechy podniosły swoją yy, rewolucję, można tak powiedzieć, duchową, husycką, niesłychanie yy, no, aktywną przez pół wieku w Europie Środkowej całej. Yy, I ten ferment wewnętrzny, który funkcjonował także w świecie. Yy, no, można tak powiedzieć, całego centrum Europy, tego germańskiego czy niemieckiego centrum Europy, skumulował wreszcie wybuchem, któremu imię dał Marcin Luther, żyjący w latach 1483-1546. Ten zakonnik Zakonu Augustianów przez sam wybór tego zakonu, jednego z 22, jakie funkcjonowały przecież wtedy na ziemi niemieckiej, Wskazał, można powiedzieć, kierunek swojej myśli, kierunek myśli zwrócony ku temu, na co kładł nacisk już święty Augustyn, na miażdżącą przewagę, jeśli można tak powiedzieć, łaski nad naturą. Tam, gdzie święty Tomasz szukał pewnej harmonii, równowagi, Augustyn podkreślał. No, nie, nieskończoną przewagę łaski nad naturą, to znaczy niezależnie od tego, co zrobimy, najważniejsze jest to, co z nami zrobi łaska, prawda, w największym skrócie mówiąc. Luther, widząc kryzys instytucji papiestwa, jak wiemy w 1517 roku przedstawił swoje propozycje, no, Buntu i reformy, jednocześnie, propozycje, które padły na bardzo podatny grunt w krajach niemieckich, ze względu na to, że tworzyły one szansę umocnienia władzy świeckiej przeciwko autorytetowi papiestwa, odbudowywanemu w takiej można powiedzieć czysto materialnej warstwie, przez wtedy bardzo błyskotliwie rozwijającą się władzę ówczesnych papieży Juliusza II, papieża Leona to jest czas największego rozkwitu Rzymu renesansowego pod władzą papieży, ale jednocześnie czas ogromnego fiskalizmu realizowanego przez papiestwo i postrzeganego bardzo źle przez książąt świeckich, którzy nie chcieli dzielić się swoimi dochodami z Rzymem, z papieżem, którzy woleliby zachować pełną kontrolę nad swoimi poddanymi, nie dzieląc jej z Kościołem, co właśnie czyniło z nich potencjalnie w no, wdzięcznych, jeśli można tak powiedzieć, odbiorców idei rzuconych przez lutra. Na czym te idee polegały? W sensie politycznym, bo tylko to nas interesuje broń Boże, nie zamierzam, nie mam do tego żadnych kompetencji analizować dorobku teologicznego lutra. Otóż luter w swoim apelu do szlachty niemieckiej bo jedno z jego pism nosi taki właśnie tytuł zwrócił się sugestią do swoich odbiorców by ci zdecydowali się stanąć w obronie nowego zupełnie porządku rewolucyjnego rzeczywiście z perspektywy tego co było przedtem w relacjach kościół państwo świeckie a mianowicie skoro kościół został potraktowany przez Lutra jako zagrożenie, jako w pewnym sensie szkodliwa dla rozwoju duchowego ludzi instytucja, która przeszkadza raczej łasce niż ją wspiera, skoro indywidualnie człowiek w swojej relacji z Bogiem może spotkać tę łaskę, przede wszystkim poprzez kontakt z pismem tak może ożywiać niejako swoją wiarę. To podważenie tak rozumianej instytucji kościoła, widzianej przez pryzmat sprzedajności, odpustów, korupcji funkcjonującej wtedy na szczytach władzy kościelnej, to wszystko sugerowało, no jeśli można tak powiedzieć, potrzebę. Buntu przeciwko instytucji kościoła. Pierwszym kandydatem do takiego buntu mógłby być naturalnie cesarz, tak jak było do tej pory cesarz przeciwko papiestwu tak było przez dużą część średniowiecza ale akurat tak się przypadkiem złożyło można powiedzieć, że młodziutki wtedy cesarz, początkujący cesarz Karol V z dynastii Habsburgów. Czuł się na tyle niepewnie jeszcze na tronie, że wolał uzyskać poparcie raczej silnych wtedy papieży, aniżeli podjąć walkę z nimi, do której zachęcał go bunt lutra. I w tej sytuacji luter przeciwko cesarzowi także niejako uzyskał poparcie ze strony książąt niemieckich. W pewnym sensie można powiedzieć luter stał się jednym z najważniejszych symboli rodzącego się. Nacjonalizmu niemieckiego. Nie w kategoriach, oczywiście trzeba go rozpatrywać XIX czy tym bardziej XX wiecznych, ale Luther świadomie odwołuje się do nuty no, pewnego rodzaju dumy niemieckiej, że my, Niemcy, mamy swoją kulturę, swój język, że my, Niemcy, nie powinniśmy być poddani tej zewnętrznej władzy, czy to ze strony papieża rezydującego w Rzymie, czy to ze strony cesarza z dynastii Habsburgów, dla którego rodzimym językiem jest język hiszpański, jak było to w przypadku Karola V. Ten apel do niemieckich książąt, do niemieckiej szlachty, zyskał więc dodatkowy, można tak powiedzieć, dodatkowe wzmocnienie w tej nucie. W pewnym sensie, z pewnymi zastrzeżeniami, można powiedzieć, nacjonalistycznej, rozbijającej wspólnotę chrześcijańskiej średniowiecznej Europy. Oczywiście Luther tego nie wymyślił. To, to było, jeśli można tak powiedzieć, tylko postawienie kropki nad i procesów, które trwały już od kilku, przynajmniej wieków. Dla nas jednakże ważniejsze od tego partykularnego aspektu niemieckiego w politycznych skutkach nauki lutra Luther stał się symbolem niemieckości. Jakimś także elementem współczesnej polityki historycznej w Niemczech. Powstają filmy o lutrze fabularne, które mają spopularyzować jego postać jako wielkiego reformatora, symbol no, niemieckiej odwagi w mierzeniu się z sprawami najważniejszymi, brania odpowiedzialności za sprawy powszechne niejako Niemcy już w roku 1517 potrafią pokazać, że przewodzą Europie w sensie duchowym. Prawda? tak jest interpretowana. Postać Lutra w tradycji dużej części, nie całej, oczywiście, ale dużej części Niemiec. Dla nas ważniejsze jednakże jest to, że Luter stawiając zasadę sola fide, tylko wiara czy samą wiarą a więc Kościół tutaj schodzi na niejako margines, przynajmniej Kościół w jego dotychczasowej formie, jako narzędzie zbawienia, oddaje pole władzy świeckiej i oddaje je bardzo świadomie. Skoro Kościół jest skorumpowany, to państwo powinno przejąć pełną odpowiedzialność za organizację życia doczesnego ludzi. Kościół nie ma tu nic do powiedzenia, bo okazał się zły, skorumpowany, nieodpowiednim narzędziem do regulowania życia duchowego ludzi poprzez prawa, które miałyby tylko być pilnowane przez władców świeckich. Nie, teraz władcy świeccy mają przejąć niejako pełną kontrolę nad świecką rzeczywistością. Kościół natomiast, ten Kościół zreformowany, Kościół luterański, ma zajmować się wyłącznie prowadzeniem. Dusz ku zbawieniu, ale prowadzeniem w inny sposób niż czynił to Kościół katolicki wcześniej, z naciskiem na indywidualizm, na indywidualne poszukiwanie przez, przez członków Kościoła kontaktu z Bogiem, przez, jak powiedziałem, pismo. W życiu świeckim natomiast wyłączna władza zostaje oddana książętom. Prawda? I ta zasada. Separacji wiary niejako sprywatyzowanej, oddanej wnętrzu człowieka od życia publicznego, które jest oddane całkowicie państwu, książętom świeckim, jest niezwykle ważną przesłanką nowoczesności. Nowoczesności taką, jaka zaczyna się w 1517 roku. Jaka od Lutra zaczyna się, tej nowoczesności, którą można streścić hasłem separacji Kościoła od nie tylko państwa, ale od życia publicznego. W ten sposób, paradoksalnie, Luter otworzył drogę takiej ewolucji zachodniego chrześcijaństwa w każdym razie tego nurtu protestanckiego, najszerzej rozumianego, w którym Kościół, bardziej wąsko rozumiany, po reformie ma funkcjonować tylko w bardzo wąsko określonej sferze, oddając całą sferę ziemską, świecką władzy państwowej, niejako zezwalając na to, aby ta sfera, znajdując się pod pełną kontrolą państwa, wydzieliła jakąś niedużą sferę autonomii dla życia wewnętrznego ludzi, w których będzie mogło realizować się to życie duchowe, a w nim będzie mogła działać łaska Boża dająca ludziom zbawienie. To właśnie zbliża poniekąd świat protestancki do tego systemu, który rozwijał się w prawosławnej cywilizacji. Gdzie miażdżąca przewaga państwa nad Kościołem, w każdym razie po reformach dokonanych w czasach Iwana Groźnego, ostatecznie ten system się utwierdza podporządkowania cerkwi. Państwu ostatecznego, relacje zaczynają kształtować się w podobny sposób, to znaczy w sposób, który likwiduje znaczenie Kościoła jako przeciwwagi dla władzy świeckiej, jako swego rodzaju kontrolera władzy świeckiej i gwaranta wolności w przypadku, gdy władza świecka przekracza swoje przyrodzone ramy. Ta perspektywa staje się jeszcze bardziej mocna w momencie, kiedy nową formułę reformy kościoła przedstawia Jan Kalwin, o pokolenie młodszy, o kilkanaście lat młodszy od Lutra, reformator gminy genewskiej, wykształcony w Paryżu. Podejmuje swoją wizję naprawy Kościoła na początku XVI, w pierwszej połowie XVI wieku, w oparciu o jeszcze silniej niż u Lutra wyrażone przeświadczenie, iż nie tylko łaska jest ważniejsza od natury, ale tak jak twierdził święty Augustyn, ale że Bóg z góry już przewidział, kto z nas jest zbawiony, a kto nie. I w związku z tym, niezależnie od tego, co zrobimy, jakbyśmy nie postępowali w naszym życiu, nie wpłyniemy na werdykt Boży wydany długo przedtem, zanim urodziliśmy się. Ta doktryna predestynacji ma oczywiście ogromne znaczenie także i konsekwencje dla wizji życia politycznego. W pewnym sensie... Dla naszego zbawienia nie ma żadnego znaczenia to, co będziemy robili tutaj. Taka jest konsekwencja doktryny predestynacji, kalwińskiej doktryny. Jednocześnie Kalwin zdawał sobie sprawę, że aby zorganizować życie polityczne jakoś, no bo gdybyśmy przyjęli taką zasadę, że nie ma żadnego znaczenia to, co będziemy robili, bo Bóg już postanowił dawno temu, kto z nas będzie zbawiony, a kto potępiony, no to moglibyśmy się rzucić do gwałcenia, kradzieży zabijania, no wszystko można robić w tej sytuacji, prawda, skoro nie ma żadnych konsekwencji, bo one niejako z góry zostały określone, a raczej werdykt został z góry wydany. Otóż wobec tego trzeba jakoś zorganizować, powściągnąć te, te potencjalne niebezpieczeństwa, pohamować tak, ażeby do takiego załamania porządku świeckiego nie doszło. Luther też zresztą zmagał się z tym problemem. Bowiem w ślad za jego reformą Kościoła, wystąpieniem przeciwko sile świeckiej Kościoła, powstał problem w Niemczech ogromnego buntu społecznego, rewolty chłopskiej na skalę masową, prowadzoną przez Tomasa Mincera. I Luther zareagował na to, no właśnie takim, można powiedzieć, sztukowaniem swojej teologii o, o dodatki, które miały wyjaśnić jak postępować w życiu praktycznym, świeckim, w sytuacji, kiedy z tej teologii wynikają niebezpieczne rewolucyjne wnioski. I Luther, zanim wrócimy do Kalwina, tylko to zdanie dopowiedzmy, Uzasadnił wobec szlachty i książąt niemieckich prawo do zdławienia tego buntu chłopskiego. Uzasadnił to właśnie potrzebą porządku. Musi być jakiś porządek w świecie ludzi, w świecie Życia świeckiego, nieduchowego. I za ten porządek odpowiadają właściwe władze, władze świeckie, właśnie książęta, szlachta, ponieważ inaczej doszlibyśmy do stałej rewolty, do stałego niepokoju. Dlatego Luther tym bardziej uzasadnił jakby prawo funkcjonowania silnej władzy świeckiej. W tym sensie Luther otwiera drogę do jednocześnie, i o takich właśnie myślicielach dzisiaj będziemy mówili. Którzy otwierali drogę jednocześnie do liberalizmu, bo każdy człowiek ma prawo dochodzić swoją drogą poprzez pismo, do rozeznania w swoich potrzebach duchowych, do poszukiwania nadziei na życie wieczne. I jednocześnie jest prekursorem totalitaryzmu, bo państwo staje się wszechmocną strukturą, której żadna inna struktura nie jest w stanie już kontrolować, a już w najmniejszym stopniu Kościół. Dla Kalwina, troszkę inaczej ukształtowanego nie w zakonie Augustianów, ale na Uniwersytecie Paryskim przez humanistów początku XVI wieku, niemało ważne były, można powiedzieć, elementy tego humanistycznego wychowania, które mówiły o potrzebie aktywizowania ludzi jako obywateli. I ludzi, którzy mają realizować swoje ziemskie powołanie, od którego nie zależy i tak ich wieczne zbawienie, mogliby realizować w formie obywatelskiej. Stąd popularność, można tak powiedzieć, Kalwina i kalwinizmu wśród szlachty polskiej w wieku XVI. Zwróćmy uwagę, że o ile mieszczanie przyjmowali chętnie na Pomorzu. W krajach czy w miastach nadbałtyckich, czy także głębiej wewnątrz Rzeczpospolitej położonych, luteranizm, protestantyzm w wersji luterańskiej, to szlachta przyjmowała niemal wyłącznie tę wersję kalwińską, która bliższa była, bliższa była w tym docenieniu aspektu obywatelskiego wyobraźni politycznej polskiej szlachty. Jednakże to nie polska szlachta wyznaczyła kierunek, jeśli można tak powiedzieć, yy, interpretacji i znaczenia kalwinizmu w życiu politycznym Europy. Otóż skoro Kalwin przyjął założenie, że ten porządek świecki trzeba organizować niejako, niezależnie od tego, jak wygląda porządek wieczny, na który nie mamy żadnego wpływu naszym zachowaniem. To otworzył drogę i świadomie zachęcał do niej, by na nią wchodzić, swoich wyznawców, swoich naśladowców, by ludzie poszukiwali w życiu ziemskim, świeckim, sukcesu, sukcesu świeckiego, ziemskiego, który potwierdzi niejako ich nadzieję na to, że ten sukces będzie niejako zapowiedzią wiecznego sukcesu, zbawienia. Nikt z nas nie ma gwarancji, ale jeżeli uda nam się w życiu tutaj ziemskim pokazać, że idzie nam dobrze, prawda? Że poszerzamy nasz stan posiadania, że rośniemy w znaczeniu. To być może jest to znakiem łaski Bożej, jakiegoś właśnie błogosławieństwa, znaku z góry, że nam się powodzi. Ubóstwo będzie tylko znakiem niepowodzenia, tego, że widocznie Bóg nam nie sprzyja, skoro nie potrafimy sobie poradzić w życiu doczesnym. Ta zachęta do realizacji w życiu ziemskim, do sukcesu w życiu ziemskim w połączeniu z warunkami rodzących się podstaw gospodarki kapitalistycznej w zachodniej Europie, w Genewie, tam gdzie założył swoją gminę Kalwin i w innych miastach, gdzie ten rozwój gospodarczy szczególnie szybko postępował, otwarło drogę budowy nowoczesnej etyki protestanckiego kapitalizmu, którą później będzie analizował Max Weber, jako niemiecki socjolog przełomu XIX i XX wieku, jako jedną z podstaw sukcesu gospodarki kapitalistycznej. Ta interpretacja, że no niezależnie od tego, że nie wiemy, co Bóg o nas sądzi, i o naszym, konkretnie pojedynczych tutaj osób na Ziemi zbawieniu, to w istocie powinniśmy jak najbardziej zabiegać o to, żeby pokazać, że radzimy sobie w tym życiu, bo w ten sposób możemy przekonywać innych do naśladowania nas w tym, co uważamy za dobre obyczaje, za zapobiegliwość, za staranność jeżeli można tak powiedzieć w postępowaniu z innymi ludźmi. Kalwin rzecz jasna nie zachęcał do żadnych wykroczeń przeciwko moralności, ale uważał, że sukces. Materialny sukces ekonomiczny może być dokonany w oparciu o te podstawy chrześcijańskiej moralności i może być traktowany jako pośrednia, niepełna, ale jednak zapowiedź sukcesu wiecznego. Ta perspektywa, jeśli można tak powiedzieć, którą wprowadzają z jednej strony Luther, z drugiej strony Kalwin. Ma dwie podstawowe konsekwencje. Z jednej strony określa ona człowieka jako jednostkę. Człowiek i Bóg. Bóg, który wydaje niewytłumaczalny dla nas werdykt. Kościół staje się tutaj jakimś niezupełnie zrozumiałym, niezupełnie koniecznym, a w każdym razie zupełnie inaczej rozumianym instytucjonalnym tworem, aniżeli to miało miejsce w systemie katolickim, przedreformacyjnym a więc jednostka. Z drugiej strony władza, władza, której Luther oddał całą, bez zaangażowania, można tak powiedzieć, obywatelskiego, poszczególnych jednostek, przestrzeń życia publicznego. Kalwin potraktował to troszkę inaczej dla jego mentalności, dla jego, można powiedzieć, sposobu widzenia miejsca człowieka w społeczności. Ważne było uznanie tego aspektu też, no właśnie pewnej rywalizacji o miejsce w społeczności, prawda? Możliwości wykazania się w ramach pewnej wspólnoty owym sukcesem. To była do pewnego stopnia jakaś przemieniona koncepcja republikańska, ale koncepcja, w której brakowało tego ostatecznego potwierdzenia, Najistotniejszej cechy wizji republikańskiej człowieka, a mianowicie cnoty. Ta cnota nie była już bowiem ufundowana w przekonaniu, że Bóg za tym stoi, że Bóg daje tego gwarancję, ale tylko jakby samopotwierdzającą się nadzieją, że osiągamy sukces w życiu ziemskim, to znaczy, no, jest to jakaś namiastka cnoty, prawda, ale nie ma jej gwarancji w życiu wiecznym. To Łącznie, można tak powiedzieć, skutki tej reformacyjnej zmiany sprowadzały się do przekonania, że człowiek i władza stają coraz bardziej od siebie oddalone, i tym, co może zagwarantować wolność człowieka wobec tej władzy, są jego prawa, o które powinien walczyć. Nie cnota, nie obowiązki wewnątrz własnej wspólnoty, ale prawa, które od władzy, w której nie uczestniczy, przynajmniej w świecie lutra człowiek władzy świeckiej poddani nie uczestniczą, książęta są jakby osobną grupą. Człowiek może tylko o te prawa stopniowo się upominać, walczyć o nie. Tymczasem ze strony triumfujących książąt w tej rozgrywce o władzę w XVI wieku, przejmujących majątki kościelne, korzystających z upadku autorytetu kościoła, pojawia się uzasadnienie ich władzy absolutnej. Takie uzasadnienie, jakiego dostarczał już w pewnym sensie, mógł dostarczyć ten wizerunek, który naszkicował Machiavelli w Księciu, ale który rozwijają w końcu XVI wieku naśladowcy Machiavellego, Francesco Guicardini, przyjaciel Machiavellego, a przede wszystkim późniejsze o dwa pokolenia Giovanni Botero, też włoski myśliciel polityczny, który w 1589 roku opublikował traktacik dal ragion di stato, prawda, czyli o racji stanu. On wprowadza pojęcie racji stanu, pierwszy raz, wcześniej nie występujące. znaczy jakieś jego namiastki u Guicardiniego się pojawiają. A ta racja stanu najbardziej nam w takim odbiorze masowym kojarzyć się może z postacią, sylwetką znaną nam z literatury, no właśnie takiej popularnej, z postacią kardynała Richelieu. To przekonanie, że jak powiedział Richelieu, państwo, któremu służę, czyli Francja, nie ma gwarancji życia wiecznego, a raczej wiadomo, że żyć wiecznie nie będzie. A zatem jej zbawienie decyduje się każdego dnia, tu i teraz. Jako sługa tego państwa zobowiązany jestem zrobić wszystko, żeby je ratować, żeby osiągać codziennie to zbawienie dla mojego państwa a moim zbawieniem zajmie się dobry pan bóg tak mówił oczywiście katolicki nieprotestancki kardynał Jean Armand Du de Richelieu no wiemy z czym się kojarzy ta postać prawda z takim z cyniczną grą polityczną która jednakże jest podporządkowana pewnemu celowi wyższemu którym jest maksymalizacja siły państwa któremu służy ów Minister w tym przypadku, czy urzędnik w przypadku niższego funkcjonariusza. Każdy zobowiązany jest w tej perspektywie, kiedy zostało rozdzielone państwo od kościoła, służyć państwu nade wszystko. W wersji Machiawela może to być nawet służba radykalnie wbrew moralności chrześcijańskiej. W innych wersjach może być ta moralność chrześcijańska niejako brana w cudzysłów, w nawias. Bardzo rozpowszechniony w wieku XVI staje się tacyt rzymski historyk i jego wizja polityki oparta właśnie na swoistym realizmie, na pesymistycznej wizji natury ludzkiej, która, która no, że tak powiem, oparta jest przede wszystkim o stosunki siły, a nie moralności. Otóż te właśnie przemiany w refleksji politycznej, umacniającej znaczenie państwa, uzasadniającej wszechwładzę państwa i konieczność poświęcenia wszystkich sił dla państwa, zderzają się jednocześnie z sytuacją, która także wynika z reformacji z sytuacją ciągłej wojny religijnej, bo przecież wiek XVI i XVII. Przynajmniej do połowy wieku XVII, to jest ponad 100 lat niezwykle intensywnych, krwawych, dramatycznych wojen religijnych. Bo jeśli od wojny międzynarodowej gorsza jest wojna domowa, to od wojny domowej, czy że tak powiem, specyficzną formą wojny domowej, gorszą od świeckiej wojny domowej, jest wojna religijna, w której, jeśli można tak powiedzieć, krwistość konfliktu jest podkreślona przez świadomość, że stawką w tym konflikcie nie jest tylko zwycięstwo w walce o panowanie agory, przestrzeni publicznej, ale jest zbawienie. I to doświadczenie krwawych wojen religijnych, w których państwa opowiadają się na zasadzie cujus regio eius religio, prawda, ustalonej przez pokój augsburski w 1559 roku, mający unormować na chwilę stosunki w Rzeszy Niemieckiej, ta zasada została przyjęta, że no, czyja władza, czyli jaką, jakie wyznanie reprezentuje władca w danym księstwie, taką, taką muszą przyjąć także wersję chrześcijaństwa jego poddani. Otóż tego rodzaju porządkowanie stosunków religijnych, oczywiście zawsze związane z przemocą wobec tych, którzy odrzucali narzucaną odgórnie no jakby reformę własnego wyznania. Powodowało strasznie dużo tragedii, nieszczęść. Było doświadczeniem na pewno, jak to dzisiaj się mówi, traumatycznym dla całej cywilizacji europejskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku, a już najbardziej dla Niemiec w wojnie trzydziestoletniej. Przypomnijmy, w wojnie trzydziestoletniej w latach 1618-1648 zginęła mniej więcej jedna trzecia ludności Niemiec. Niemcy nie poniosły takich strat w czasie II wojny światowej czy I wojny światowej. To była największa tragedia w historii Niemiec, która zresztą, co tu dużo mówić, pozwoliła jeszcze Rzeczpospolitej około 150 lat funkcjonować i pozwoliła uczynić z Francji pierwszą potęgę kontynentu, osłabiając rdzeń, środek kontynentu Niemcy. Ale niemniej tragiczne, doniosłe konsekwencje. Może mniej tragiczne, ale nie mniej doniosłe konsekwencje miała wojna religijna, która przeniosła się na wyspy brytyjskie. W XVII wieku, no, no, jak wiadomo, tam już w XVI wieku, Henryk VIII z partykularnych powodów związanych z rozwodem zdecydował się porzucić obediencję, posłuszeństwo wobec Rzymu, wobec papieża, przyjął wersję reformy kościelnej. Ale pogłębienie tego stanu konfliktu wewnętrznego, który zaczyna się wraz z reformą Henryka VIII, następuje dopiero w XVII wieku. I odpowiedzią niejako na ten ferment staje się wojna domowa w Wielkiej Brytanii w latach 1640, praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, do 1688 roku, z pewnymi przerwami toczona. Między wizją silnego państwa, które ma położyć kres wszelkim konfliktom wewnętrznym przez uporządkowanie, zrównanie poddanych, a wizją walki o zbawienie prowadzonej przy pomocy oręża, walki zbrojnej, która prowadzi do wojen międzypaństwowych i wojen domowych. Rozwija się myśl dwóch, przede wszystkim pierwszego z dwóch, Myślicieli, o których chciałem jeszcze parę słów dzisiaj powiedzieć, a mianowicie Tomasza Hobbesa. Tomasz Hobbes może być uznawany i jest na ogół uznawany za jednego z najważniejszych ojców założycieli liberalizmu współczesnego. Żyjący niezwykle długo, bo żył w latach 1588-1679, a więc żył 91 lat. Urodził się zatem rok przedtem, zanim Botero ogłosił swoją doktrynę racji stanu, ragion di stato, podporządkowującą wszystko władcy, państwu, a umarł w momencie, kiedy już dogasała rewolucja, w pewnym sensie ten impet rozmaitego autoramentu sporów religijnych w Anglii. Tomasz Hobbs znany jest przede wszystkim z jednego dzieła, z Lewiatana. Tak zatytułowanego obszernego traktatu, który analizuje miejsce człowieka w społeczeństwie. Ale warto może chociaż w dwóch zdaniach przedstawić jego sylwetkę, by zrozumieć punkt widzenia przyjęty przez Hobsa i znaczenie tego punktu dla dalszej ewolucji myśli politycznej i ewolucji liberalizmu. Otóż ten punkt widzenia określa z jednej strony spojrzenie na Człowieka z perspektywy medycznej, naturalistycznej. Hobbes y jest adeptem nauk przyrodniczych. Stara się zrozumieć świat ludzki, świat stosunków między ludźmi, tak jak rozumie się zjawiska przyrodnicze, szukając dla tych zjawisk, można tak powiedzieć, najmniejszego wspólnego mianownika. Próbując zredukować je do pewnych najprostszych instynktów, które pozwolą zrozumieć, wytłumaczyć całość skomplikowanych zjawisk społecznych, politycznych przy pomocy najprostszych czynników. Po drugie, to jest jakby punkt widzenia dla Hobbesa ważny, ta dedukcja. More geometriko, czyli sposobem geometrycznym rozmaitych skomplikowanych zjawisk społecznych, jest, jest tutaj bardzo ważna. Po drugie, ważne jest osobiste doświadczenie Hobbesa. On swoje dojrzałe lata spędza w momencie, kiedy wybucha rewolucja w Anglii cromwellowska rewolucja decyduje się wtedy natychmiast opuścić Anglię. Z dumą podkreśla, że był pierwszym, który uciekł. I to jest bardzo ważna perspektywa, to jest bardzo ważna część liberalizmu, współcześnie także rozumianego. Być dumnym z tego, że uciekło się jako pierwszy. Dlaczego? Zaraz znacznie głębiej uzasadni to sam Hobbes. Wrócił dopiero, kiedy przewaliły się te najgorsze lata cromwellowskiej rewolucji. I kiedy mógł już przedstawić swoje dzieła napisane w tym czasie. De Homine o człowieku, De Cive o obywatelu i właśnie Lewiatana opublikowanego w 1650 roku. Podstawą refleksji Hopsa jest pytanie, skąd wzięła się ta straszna wojna domowa w Anglii? Skąd w ogóle biorą się te straszne wojny, które przetaczają się przez Europę od 150 lat? I wniosek, do którego dochodzi, jest następujący. Powodem wojen domowych, tego straszliwego nieporządku, z którego wyjście jest pierwszym obowiązkiem, pierwszą potrzebą człowieka, jest z jednej strony religia, z drugiej strony, Humanistyczna tradycja Antyku. Dlaczego religia? No religia, bo wojny toczą się o religię właśnie, o sposób rozumienia religii. Kościół czy kościoły, bo już było ich kilka. Szukając uzasadnienia dla swojego istnienia, wzywają do walki o, obrony, o obronę swoich praw, szukają jakby uzasadnienia dla swojej przez siebie tylko określonej ścieżki zbawienia i pociągają do tej walki ludzi, którzy wzajemnie się w niej zabijają, mając nadzieję życia wiecznego. Z drugiej strony. Tradycje republikańskie, właśnie tradycje, można tak powiedzieć, wywiedzione z Antyku, od Cycerona, od Arystotelesa, tradycje cnoty realizującej się w służbie wspólnocie politycznej, w służbie swojej polis, swojej republice, są równie niebezpieczne, stwierdza Hobbes, ponieważ w nich przełamuje się strach przed śmiercią. Ludzie są gotowi narazić się na śmierć dla dobra swojej ojczyzny, dla dobra wolności, są gotowi zabić tyrana, prawda, czyli tego, który powinien odpowiadać za porządek. Otóż Hobbes podważa i jedno i drugie, podważa do reszty, jeżeli można tak powiedzieć, po Machiaveli. polityczny wpływ religii, po drugie podważa tu już całkowicie w odróżnieniu od Machiavellego, tradycję antycznego republikanizmu. Otóż, żeby przywrócić porządek po wojnach domowych, żeby wyjść z tego chaosu, w którym człowiek nie może zrealizować swoich najprostszych potrzeb, swoich najprostszych ambicji, w których życie ludzkie przebiega na kształt wojny wszystkich ze wszystkimi, to właśnie jest. Jedno ze stwierdzeń Hobsa, zawartych w Lewiatanie, że człowiek człowiekowi staje się wilkiem, że istotą stosunków społecznych w takim, w takim stanie jest wojna wszystkich ze wszystkimi, że człowiek powodowany namiętnościami, walczyłby tak bez końca, z, z drugimi ludźmi, żeby poszerzać swoją, że tak powiem, sferę. Dominacji, swoją sferę posiadania kosztem innych, gdyby nie pojawiła się władza nad nim zwierzchnia, władza, która powściągnie go przed tymi dzikimi instynktami i namiętnościami. Czym powściągnie? Strachem przed śmiercią. I tu dochodzi Hobbes do podstawowej definicji liberalizmu. Podstawą liberalizmu jest strach każdego człowieka przed śmiercią. Jeżeli śmierci boimy się najbardziej w życiu, to zmieniamy zasadniczo nasze spojrzenie na wspólnotę polityczną. Narażać się dla wspólnoty politycznej? Do jakiego stopnia? Nie bądź głupi, nie daj się zabić. Pojawia się ryzyko wojny. Pierwszy Twój obowiązek to zdezerterować. No bo no, rzeczywiście, żeby. Przełamać w sobie ten strach, trzeba odwołać się do innych uczuć niż strach przed śmiercią. Prawda? Trzeba w pewnym sensie zgwałcić swoją ludzką naturę, w której ten strach jest, tak jak w każdym stworzeniu, odciśnięty. Ale dopóki ten strach jest, dopóki on jest najważniejszy, dopóty, stwierdza Hobbes, można zbudować jakiś porządek między ludźmi. Jeśli tego strachu zabraknie, ludzie nie przestaną ryzykować swojego życia i nie przestaną być gotowi zabijać innych. A więc trzeba obniżyć temperaturę ludzkich namiętności. Liberalizm jest filozofią polityczną, w której ludzkie namiętności zarówno ku dobremu, jak i ku złemu obniżają swoje, swoją temperaturę. Można tak powiedzieć. Bo jeżeli nie wystudzimy naszych uczuć, to... Nie powściągniemy ich tym strachem przed śmiercią, który powinien nas hamować przed gwałtownymi ruchami zagrożonymi śmiercią, to, jak to powiedział Hobbes w Lewiatanie, nasze życie będzie samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie. Bo w stanie ciągłej wojny domowej, ciągłego konfliktu będziemy wyczerpywali nasze życie bez rozwinięcia. Różnych pięknych możliwości, jakie daje nam człowieczeństwo, sztuki, handlu, wymiany, opinii z innymi ludźmi, rozwoju kultury. Otóż Hobbes kształtując tego rodzaju antynomię, zgodnie z którą albo służba wspólnocie politycznej, taka według recept antycznych, zgodnie z którą cnota, Powinna prowadzić nas do doskonalenia, zgodnie z którą, jak doda do tego Kościół, swoją naukę w średniowieczu, Kościół może rozwijać w nas rozmaite cnoty, tak jak wyliczał je święty Tomasz. Zamiast tego powinniśmy nie pożądać pewnego dobra, rozwoju wewnętrznego, duchowego, ale powinniśmy unikać zła, odwraca jako porządek. Całego rozumowania politycznego w Europie poplatońskiej. Podstawą budowy tego porządku ma być nie poszukiwanie dobra, ale unikanie zła od czasów Hobbesa. Człowiek powinien unikać tego, co może mu zaszkodzić, ponieważ najważniejsze jest, żeby człowiek przeżył to swoje życie możliwie wygodnie, spokojnie i najważniejsze bezpiecznie. Jak to można zrobić? Otóż skoro. Hobbes wysuwa taką oto hipotezę, że człowiek z natury, poddany swoim namiętnościom, skłonny jest do walki z innymi ludźmi. To trzeba z tego stanu natury wyjść przez powierzenie prawa przemocy jednemu państwu, lewiatanowi. Tylko państwo powinno mieć zachowane prawo do przemocy. Wszyscy inni z niego rezygnują pod karą śmierci. W ten sposób zostaje przywrócony porządek nikt nie może bezkarnie zabić czy uszkodzić drugiego człowieka ponieważ grozi mu za to kara być może nawet kara śmierci ze strony ze strony jedynego uprawnionego do takiego działania czyli państwa to bardzo umacnia państwo ale jednocześnie państwo to zakładał Hobbes powinno zostawić całą przestrzeń do życia prywatnego i do stosunków międzyludzkich wolną dla swoich poddanych. Imperium, jeżeli można tym łacińskim słowem oddać pewną część istoty władzy, czyli władza rozkazywania, pozostaje wyłącznie przy państwie. Natomiast człowiek może cieszyć się tym, co określa inne łacińskie słowo libertas, prawda, czyli taka wolność od niejako. Wolność od pewnych przymusów, poza tym jednym najważniejszym, który ma zagwarantować porządek. Podstawowym prawem, które człowiek stara się zaspokoić w takim systemie jest prawo do życia. Ono ma być chronione przez oddane wyłącznie państwu, jedynie państwu prawo do karania śmiercią dla tych, którzy naruszą porządek. Żeby ten porządek był stabilny, ważniejsze od racji, od tego, czy jakaś część poddanych będzie reprezentowała sposób życia w jej przekonaniu lepszy, godniejszy, bardziej cnotliwy od innej części, ważniejszy jest konsensus, jest zgoda. A więc nie dobro jest tutaj najważniejsze, ale zgoda staje się zastępczym dobrem. Taka, można powiedzieć, zgoda oparta na porozumieniu nie kłóćmy się, nie spierajmy się o to, co jest dobre, bo jeżeli zaczniemy się kłócić, to dojdziemy do konfliktu, do wojny domowej, w której wszyscy polegniemy, na której wszyscy stracimy. Konsensus staje się od czasów, można tak powiedzieć, lewiatana od czasów Tomasza Hobbsa swego rodzaju słowem kluczem do idei, do idei liberalnej. Ale jednocześnie, żeby utrzymać ten porządek, tę wizję, którą reprezentuje Hobbs, trzeba zwalczać systematycznie to państwo, któremu oddano władzę karania śmiercią, powinno zwalczać systematycznie te Elementy ludzkiego zachowania, natury ludzkiej, które wymykają się spod jego kontroli. I Hobbes jest w istocie pierwszym radykalnym nie tylko ateistą, ale kimś, kto głosi potrzebę walki z religią. Bo jak długo istnieje religia w społeczeństwie oddanym lewiatanowi, w którym lewiatan ma władzę, Karania śmiercią władzę przemocy, a ludzie w zamian za to mogą cieszyć się wolnością w życiu prywatnym, jak długo istnieje religia, która otwiera nadzieje na życie wieczne, mogą pojawić się ci, którzy wystąpią przeciwko takiemu porządkowi, bo nie przestraszą się kary śmierci. Albo powiedzą, lewiatan jest tyranem. Zginę w walce z tym tyranem, ale nie pozwolę się dłużej gnębić. Ci drudzy, czy to drugie zachowanie, może być motywowane nie tylko religią, nadzieją zbawienia, ale przekonaniem o tym właśnie wywiedzionym z antycznej tradycji republikańskiej, że cnota jest najważniejsza. Że lepiej żyć krócej i godnie niż długo bezpiecznie, ale w niewoli. Ta wizja zostaje wprost sformułowana przez. Przez Hobsa, który mówi, że jak długo utrzyma się wśród ludzi wiara w duchy niewidzialne, czyli religia, tak długo ten porządek nie będzie stabilny. Liberalizm w lewiatanie Hobsa wypowiada wojnę religii. I jest to zgodne z jego podstawową, fundamentalną ideą. Jak długo ludzie wierzą w życie wieczne, że może być coś ważniejszego od konsensusu, od świętego spokoju, od. Zgody, która pomija spór o dobro i zło, tak długo porządek liberalny jest zagrożony. Hops nie ma rozwiązania tego problemu, bo kara śmierci nie jest skutecznym straszakiem dla ludzi, którzy przełamują w sobie lęk przed śmiercią. Dzisiaj powiedziałbym, że. Liberalizm współczesny świadomie odwołuje się do tego paradoksu, pokazując, widzicie, do czego prowadzi wiara, wzbawienie po śmierci do zamachowców, samobójców do tych kobiet, które opasują się ładunkiem wybuchowym, i w imię Allaha wchodzą na dworzec autobusowy czy do teatru, żeby wysadzić się w powietrze z przekonaniem, że. Za chwilę trafią do nieba. To jest ta wizja religii jak najbliższa Hobbesowi, że religia może służyć za ostateczną furtkę przemocy, niekontrolowanej przemocy. Jak można więc eliminować tę religię? Cierpliwą edukacją. Cierpliwą edukacją, która przekona ludzi, że życie bezpieczne, wygodne, stabilne jest lepsze od tego szaleństwa. Które kryje się za religijną obietnicą życia wiecznego. Trzeba przekonać ludzi, że nie ma nic za granicą śmierci, żeby ten porządek świecki zatriumfował. W tym sensie można powiedzieć, że Hobbes dopowiada następną konsekwencję tej przemiany, której dokonał Luther. Luther oczywiście nie miał najmniejszego zamiaru otwierać wrót ateizmowi, wręcz przeciwnie chciał ratować religię przed kryzysem. Ale w momencie kiedy przeciwstawił Kościół władzy świeckiej, kiedy oddał całe życie publiczne władzy świeckiej, otworzył drogę do tej ewolucji, która przez Botero, przez doktrynę racji stanu. Niejako odrębną, można powiedzieć, kulisą czy, czy odrębnym odgałęzieniem przeszła przez myśl anglosaską do lewiatana, do tej koncepcji państwa, które powinno zagwarantować nam bezpieczne, spokojne życie bez perspektywy żadnego poważniejszego znaczenia dla tego życia, bez żadnej perspektywy znaczenia wykraczającego poza tu i teraz. Ta wizja nie odpowiadała, można powiedzieć, rzeczywistości społecznej, która zaczęła się kształtować w Anglii w drugiej połowie XVII wieku, po przetoczeniu się już tej najwyższej fali rewolucji w połowie owego stulecia. Pod koniec wieku XVII sytuacja społeczna w Anglii się stabilizuje. Anglia jest pionierem w rozwoju gospodarki kapitalistycznej. To, co najważniejsze, to nie cnoty obywatelskie w kraju tak uformowanym gospodarczo, ale prawo własności. Prawa zamiast cnót stają się najważniejsze, a wśród nich prawo do własności, a nie tylko, jak to podkreślał nade wszystko Hobbes, prawo do życia. Ważniejsze jeszcze w życiu codziennym, kiedy założymy, że prawo do życia mamy wszyscy, to ważniejsze staje się w praktycznym takim działaniu prawo do własności, żebyśmy jeszcze mogli żyć dobrze to znaczy mieć więcej rzeczy, żeby to nasze życie było wygodniejsze. I taką zmianę akcentów w doktrynie liberalizmu wprowadza John Locke, żyjący o Dwa pokolenia później od Hobbesa, choć Hobbes żył na tyle długo, że mogli się widzieć, bo Locke urodził się w 1632 roku, a umarł w 1704. John Locke, będący synem żołnierza Oliviera Cromwella, oczywiście zwolennikiem rewolucji, i będąc także z wykształcenia lekarzem po studiach na Oksfordzie, towarzyszył jako lekarz lordowi Ashley na emigracji w momencie restauracji Stuartów na tronie angielskim i wrócił wraz z nim, a lord Ashley był jednym z twórców partii. Wigów, czy, czyli późniejszych liberałów, można by takich po prostu nazwać, w systemie politycznym angielskim. Wrócił jako jego doradca, jako człowiek, który może nie tylko przez doradzanie no, wybitnemu, można powiedzieć, działaczowi politycznemu tej epoki, ale przez swoje teksty chciał wpływać na, na wprowadzanie nowego porządku. Czy sposobu rozumienia rzeczywistości politycznej w swoim kraju. Najważniejsze dzieła polityczne Loka pochodzą z samego końca jego życia. To są przede wszystkim dwa traktaty o rządzie z 1690 roku. Z których ten drugi szczególnie jest dla nas interesujący. Pierwszy jest po prostu polemiką z monarchizmem. Co nas trochę mniej tutaj interesuje, ważniejsza jest. Ta część druga czy drugi traktat o rządzie, który rozwija wizję liberalizmu ekonomicznego. Pozwolę ją sobie pokrótce przedstawić. Jeszcze może 10 minut Państwo zechcą wytrzymać i potem możemy podjąć dyskusję nie tylko oczywiście na tematy XVII czy XVI wieczne. Otóż zastanawia się, Locke w swoim drugim traktacie o rządzie nad tym, czy rzeczywiście tak jak Hobbes, którego Lewiatana rzecz jasna czytał i podziwiał, Locke, czy rzeczywiście w stanie natury człowiek prowadzi nieustanną wojnę z innymi ludźmi. Czy wojna jest naszym naturalnym stanem? I dochodzi do. Wniosku, że tak nie jest. Że Hobbes słusznie robił, szukając tej pierwszej podstawy zachowania społecznego, ale źle umiejscowił ją w strachu przed gwałtowną śmiercią, czyli w strachu przed tym, że przyjdzie sąsiad i nas zabije. Nie tego się boimy najbardziej, to rzadko nas spotyka uważał, stosunkowo rzadziej w każdym razie uważał Locke w końcu XVII wieku, aniżeli inna perspektywa śmierci, a nawet jeśli nie śmierci, to niedostatku wskutek braku pożywienia, wskutek biedy. To kwestia ekonomiczna. Bieda, a nie bezpośrednie egzystencjalne zagrożenie ze strony drugiego człowieka, jest podstawą naszego zachowania. W tym oczywiście odzwierciedla się zmiana sytuacji. W której pisał swoje dzieła Lok, w stosunku do tej, w której tworzył Hobbes. Już nie ma wojny domowej w Anglii. Chwalebna rewolucja 1688 roku, wprowadzająca nową dynastię na tron w Anglii, ustabilizowała sytuację już na trwałe. Nie ma już żadnych wstrząsów politycznych, ludzie mogą zająć się gospodarką. Y, mogą zająć się bogaceniem, ale nie każdemu ono jest dane oczywiście. A zatem to nie wojna wszystkich ze wszystkimi, ale głód, niedostatek jest, y, jeżeli można tak powiedzieć, podstawowym zagrożeniem, na które człowiek reaguje, organizując swoje życie społeczne. A zatem y, ważniejsza od rywalizacji o. Jeśli można tak powiedzieć, przestrzeń, w której sąsiad może być dla nas największym zagrożeniem, jest rywalizacja o posiadanie dóbr, rywalizacja ekonomiczna. Rywalizacja nie z rządzy władzy, prestiżu, honoru, ale rywalizacja o dobra materialne. Te intuicję loka rozwinie później Hegel, o którym być może będzie okazja powiedzieć za miesiąc. Obok Jana Jakuba Russo, jako dwóch szczególnie ważnych teoretyków rewolucji i tego, co po rewolucji czy z rewolucji francuskiej wyniknęło. Otóż Hegel wyprowadzi taką koncepcję antropologiczną, że ludzie dzielą się jakby na dwa typy: typ arystokratyczny i niewolniczy, czy typ pana i niewolnika, które nawzajem na siebie w bardzo oryginalny sposób to przeanalizuje Hegel, oddziaływują. Ale tutaj chodzi u Loka w każdym razie, Obecne jest to przekonanie, że dominuje absolutnie ten typ, no w pewnym sensie niewolnika wśród ludzi, to znaczy człowieka, dla którego nie jest ważny honor, nie jest ważny prestiż, nie jest ważne panowanie nad innymi ludźmi, tylko podstawowe dobra materialne. To nas napędza. Zaspokoi się te potrzeby, to się nas uspokoi. No wiemy, że w istocie jest tak, że i Hobbs ma trochę racji w tym spojrzeniu na naturę ludzką i, i lok. Dla jednych ważniejszy jest prestiż, prawda, puszenie się przed innymi, a dla innego konkret materialny w kieszeni, prawda. Sami możemy wymienić takie przykłady ludzi z jednej i z drugiej grupy. I zastanowić się nad tym, do której my należymy, oczywiście. Nie twierdząc, że te dwie wyczerpują wszystkie możliwe kategorie podziału ludzi na typy. Ale Locke opiera swoją filozofię polityczną na przekonaniu, że dominujący najważniejszy jest ten typ człowieka ekonomicznego. A zatem, skoro wszyscy jesteśmy zagrożeni niedostatkiem, i chodzi o jego uniknięcie, tak jak Lokowi chodziło o uniknięcie, przepraszam, Hopsowi chodziło o uniknięcie gwałtownej śmierci z rąk drugiego człowieka, to trzeba zastanowić się nad tym, jak zorganizować nasze życie, byśmy mogli niedostatku uniknąć. I tu właśnie w drugim traktacie o rządzie Lok przedstawia opis jednostki w stanie natury, która szuka sposobu ucieczki przed głodem. W jaki sposób wyodrębnia ze stanu natury swoją własność. No, powiedzmy, zrywa śliwki czy jabłka z drzewa. Czyli wykonuje jakąś pracę. Wspina się na to drzewo, zbiera i dzięki tej pracy może zaspokoić swój głód, swoje potrzeby. Własność pojawia się zatem w świecie dzięki pracy. A każda jednostka stanowi jej źródło, ponieważ jest pracownikiem i właścicielem samej siebie, a więc i swojej pracy. Tak uzasadnia Log przekonanie o absolutnym, naturalnym charakterze prawa własności: że to nie jest jakaś konwencja, umawiamy się, że człowiek ma prawo do własności, ale człowiek w istocie wydobywa się ze stanu natury, przekształcając ją swoją pracą w swoją własność. Człowiek nie jest więc ze swojej istoty, Zwierzęciem politycznym, ale jest właścicielem oraz pracownikiem. To jest najważniejsze w spojrzeniu, które proponuje LOK. Nie walka o zaszczyty, nie organizacja społeczna po to, żeby prowadzić do jakichś hierarchii społecznych, ale takie zorganizowanie społeczeństwa, żebyśmy mogli skuteczniej organizować naszą własność, lepiej ujażmiać naturę w sposób przynoszący nam korzyść materialną. Oczywiście w pierwotnej, można tak powiedzieć, gospodarce nie była możliwość odkładania tej własności, no bo nazrywamy tych jabłek tonę, nie zjemy ich, prawda, jak nie mamy lodówek, prawda, nie, nic z tego nie wyniknie, co mogłoby zwiększyć nasz stan posiadania w sposób trwały, a więc w stanie natury istniała pewna względna równość, ale dzięki Emancypacji czy wyzwoleniu nabywania przez pracę, dzięki wynalezieniu pieniądza, który pozwala porównywać różne dobra, stopniowo te różnice się pojawiają. Zwiększa się w ten sposób produktywność naszej pracy, możemy więcej wytworzyć, podnosi się ogólny poziom dobrobytu społeczeństwa, choć zawsze będą ci ubożsi i ci bogatsi. Ale stwierdza Locke. Jakby usprawiedliwiając te nierówności, że jeśli porównamy Anglię, w której żyje Lok, czyli końca XVII wieku, z życiem, o którym już wiadomo było w Anglii także dzięki kolonizacji prymitywnych Indian w Ameryce, można powiedzieć, że ubogi człowiek w Anglii, tak uważał Lok w każdym razie, ma się lepiej niż bogaty Indianin w Ameryce Północnej. Żyje lepiej, godniej, w sposób bardziej cywilizowany, bogatszy. A więc, w tym sensie, im bardziej napędza się ta ekonomiczna rządza opanowywania rzeczywistości, tym bardziej może zwiększać się dobrobyt ogólny nierówność, ale dobrobyt ogólny. Większość ludzi oczywiście stanowią. Stwierdza Locke zgodnie ze swoją jednak no można powiedzieć raczej pesymistyczną wizją natury ludzkiej, ludzie bezmyślni i leniwi. A więc ci, którzy są pracowici, zapobiegliwi i mądrzy, potrafią więcej wyprodukować, podporządkować sobie w związku z tym także tych, którzy nie są tego w stanie zrobić. I to jest uzasadnienie tego systemu, który dzisiaj coraz wyraźniej, można tak powiedzieć, pojawia się w świecie zachodnim, ale który wchodzi obecnie w fazę kryzysu. Mianowicie pamiętam, jak z niedowierzaniem czytałem w momencie, kiedy wychodziliśmy z PRL-u, te wizje przedrukowywane u nas wtedy, że niedługo będzie tak, że 20% będzie pracowało, 80% będzie faktycznie bezrobotnych lub pseudopracujących na jakichś umowach przejściowych, chwilowych. Ale to będzie wystarczyło, żeby wszyscy przeżyli, żeby nie było głodu, ale w istocie to godne życie będą w stanie prowadzić tylko ci aktywni, ci właśnie no, zapobiegliwi i pracowici, ci, którzy pracują po kilkanaście godzin na dobę, nie mając czasu na siedzenie z piwem przed telewizorem, co może być jedyną dostępną rozrywką za takie półdarmowe pieniądze, jakie ta rzesza faktycznie bezrobotnych będzie otrzymywała. Wiemy, że taka sytuacja rzeczywiście następuje, ale jednocześnie wiemy, że rodzi ona wewnętrzne napięcia, konflikty, kryzysy, otwiera drogę współczesnemu kryzysowi cywilizacji europejskiej czy zachodniej. Locke tego jeszcze nie przemyślał do końca. Zakładał, że ten system pewnej równowagi między pracowitymi i zapobiegliwymi, a leniwymi i bezmyślnymi, który... Którzy zawsze występują w społeczeństwie, będzie możliwy do no, długotrwałego, wielowiekowego w każdym razie opanowania dzięki specyficznemu porządkowi politycznemu. Podstawą tego porządku politycznego powinno być zagwarantowanie prawa własności. To jest podstawa, prawda? Ale jednocześnie, skoro państwo ma dbać o ten porządek prawny. Gwarantujący nam swobodne użytkowanie naszej własności, jej poszerzanie naszą pracą, naszą zapobiegliwością, naszą inteligencją, to jednocześnie trzeba uważać, żeby to państwo nie zajęło naszej własności. I tu Locke zmienia zupełnie, w tej części przynajmniej, wymowę wcześniejszego dzieła Hobbesa. Państwo staje się potencjalnym zagrożeniem, a nie tylko zbawieniem przed wojną domową, ale zagrożeniem dla loka. No bo jeżeli oddamy władzę przemocy państwu, wyłączną władzę sprawowania przemocy państwu, to to państwo może sięgnąć po własność prawda, naszą, bez żadnej inteligencji, bez żadnej pracowitości, po prostu wykorzystując swój monopol przemocy. I tu LOG prowadzi myśl liberalną w kierunku antytotalitarnym, bo Hobbs jest jednocześnie zdecydowanie patronem liberalizmu i totalitaryzmu. Bo widział państwo jako wszechmocnego hegemona, przynajmniej w zakresie stosunków przemocy. Gdzieś ma być ta sfera wolności konsumentów, nazwijmy to tak, życia prywatnego, ale nie ma żadnej gwarancji, że nie wkroczy w nią lewi lewiatan, skoro nie ma żadnej równowagi dla niego. Lok o tym pomyślał i uznał, Państwo za nie tylko potrzebnego gwaranta rozwoju ekonomicznego, korzystania z prawa własności, ale jednocześnie za potencjalne zagrożenie tego prawa. I dlatego pierwszy zaczął zastanawiać się poważnie nad systemem no, wewnętrznych ograniczeń, balansowania tej siły państwa. Jak można taki balans zbudować? Lok nie jest jeszcze Montesquieuszem, ten przyjdzie kilkadziesiąt lat później więc nie wymyślił jeszcze władzy sądowniczej, z którą mamy dzisiaj takie problemy, ale wymyślił podział trwały, stabilny na dwie władze władzę ustawodawczą i władzę wykonawczą. Władza ustawodawcza, ta, która jest emanacją woli ludu, najważniejsza, ma w pewnym sensie kontrolować tę władzę wykonawczą, dla której oddelegowana jest oddelegowany jest monopol przemocy. No to władza wykonawcza musi sprawować tę władzę miecza, prawda, żeby był porządek, żeby nikt nie zagroził prawu własności, żeby nikt nie wywołał wo wojny domowej. Ale władza ustawodawcza, która jest najwyższa we wspólnocie obywatelskiej, powinna kontrolować w pewnym sensie tę władzę yy, wykonawczą. Jednakże celem, który Przyświeca takiemu organizowaniu władzy, nie jest aktywizowanie obywateli do, by tak rzec, wyżywania się w, w cnocie obywatelskiej, w pilnowaniu tej władzy, żeby ona nie przekroczyła swoich granic. Nie. Ta władza ma bardzo ograniczone miejsce i funkcjonowanie w systemie, który proponuje Locke. To jest władza, która ma wyłącznie zadbać o porządek prawa własności, o porządek, który. Zapobiegnie wojnie domowej. Władza, która nie powinna pociągać nas za bardzo swoimi obowiązkami, ponieważ nasze człowieczeństwo realizuje się przede wszystkim w działalności ekonomicznej. I jeżeli wyprodukujemy dostatecznie dużo, zaoszczędzimy dostatecznie dużo, to możemy zrealizować to swoje człowieczeństwo nie w cnocie obywatelskiej, ale w konsumpcji i produkowaniu dóbr kultury. I to jest zupełnie nowa wizja człowieka. Wizja, można powiedzieć, w pewnym sensie nawiązująca do tego, o czym mówił już Arystoteles, który też widział po zatrudnieniach życia obywatelskiego czas odpoczynku w prywatności, w której można zrealizować swoje najwyższe powołanie, filozofując, zastanawiając się nad kwestiami wiecznymi tego rodzaju rozrywką najgłębszą można powiedzieć, widział dopełnienie ludzkości. W XVIII wieku, wkraczając w wiek XVIII, coraz bardziej rozwiniętej gospodarki kapitalistycznej w Anglii, rzeczywiście pojawiało się w życiu ludzi bogatych coraz więcej miejsca na czas wolny. Na czas wolny, w którym można było się poświęcić rozmaitym rozrywkom kulturalnym, upowszechnieniu muzyki, rozmaitych gier i zabaw. I w ten sposób można było znaleźć wypełnienie dla życia, w którym dla Loka tak samo jak dla Hobbesa nie ma żadnego horyzontu wiecznego, choć Lok nie pisze nigdzie o walce z religią. Ta nie jest dla niego najważniejsza, bo nie śmierć gwałtowna jest dla niego najważniejszym wspólnym mianownikiem dla życia ludzkiego, ale śmierć głodowa i mobilizacja ludzi do wysiłku na rzecz uniknięcia niedostatku. Prawda? Więc nie musi prowadzić frontalnej walki z religią. To jest ta wizja liberalizmu mniej agresywnie antyreligijnego. Ale jednocześnie jest to wizja liberalizmu, w którym nie ma miejsca na żadne można tak powiedzieć, inne istotne motywy życia ludzkiego niż korzystanie z życia, korzystanie z jego dóbr materialnych, w najlepszym razie po to, żeby odpocząć, żeby zrealizować swoje człowieczeństwo w sferze dobrych obyczajów czy dobrych manier, no jeżeli można tak powiedzieć, prywatnego życia, zamożnego burżuła. I to jest wizja człowieka, który nie jest już obywatelem, ale jest przede wszystkim konsumentem. Obywatela zostawiamy za sobą jako pewnego rodzaju przeżytek. Państwo powinno zagwarantować wygodne, bezkolizyjne życie, przynajmniej bezkolizyjne życie swoim poddanym, traktowanym jako konsumenci, nie jako obywatele. I to wydaje mi się szczególnie ważną perspektywą tej, Liberalnej, jeżeli można tak powiedzieć, syntezy, jaką proponuje John Locke, uzupełniając i zmieniając trochę akcenty, jakie w pierwszej wersji liberalizmu, liberalizmu powiedziałbym wprost totalitarnego, tworzył um, Tomasz tworzył Hobbes. Obie te wersje mają swoich dziedziców, obie łączą się w różne kombinacje we współczesnym świecie, we współczesnej Europie. Bardzo Państwu dziękuję.